Ernest Jagodziński. Witam, szef. Z czemu 69? Ja na wszystkie tak nazywam, bo się gubię w tych nazwach wszystkich. Witam szefa Ernesta Jagodzińskiego. Zmieniamy troszeczkę tutaj nasz, powiem tak, idziemy troszeczkę z duchem czasu i nie zamykamy się tylko i wyłącznie na muzykę, ale otwieramy się też na gastronomię. Wiadomo, ja jakoś tam współpracuję z gastronomią. To jest moja taka, powiedzmy, druga praca. Ja myślałem, że do tej pory pierwsza była. No, różnie to bywa, wiadomo, nie? Jest ze mną mój nauczyciel, mój mentor, pierwszy szef kuchni, który mnie zaraził taką mocną zajawką, jeżeli chodzi o kuchnię, więc wiadomo, że osoba jak najbardziej odpowiednia. Założyciel Chef Stable, świetnych warsztatów, założyciel restauracji Authentic, zdobywca trzech czapek Gumi Yo dla restauracji Cucina, zwycięzca Martela konkursu. Dobrze lekcję odrobiłeś. Dzisiaj rano sprawdzałem. I co tam jeszcze? Jaki konkurs? Aha, Bokus. Drugie miejsce w eliminacjach Polski. No i super gazda, nie? W końcu mamy kogoś porządnego, a nie bandę jakichś tam raperów i innych. Szef, jak tam u szefa? Może na sam początek. Zawsze pytamy się, co tam u danej osoby, co słychać? No to jak już widzicie, jestem w nowym studio. Nowe miejsce. Studio warsztatowe i studio spotkania gastronomii. Wy macie studio muzyczne, tak. Ja mam studio, gdzie gastronomia ma prawo podyskutować, spotkać się, prawo, no, to głupio zabrzmiało, ale miejsce do tego, gdzie możemy się wymienić doświadczeniami, spotkać innych szefów kuchni i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości to będą szefowie nie tylko z Polski. Nad tym już mocno pracujemy. I nie tylko może szefowie kuchni, ale to też będą ludzie związani w ogóle z gastronomią. Chef Stable, dlatego że stół łączy i chcemy opowiedzieć historię wokół stołu. Czyli wszystko, co jest związane z restauracją, wszystko, co jest związane z jedzeniem, wszystko, co jest związane z winem, herbatą, kawą, ale też tą mniej przyjemną rzeczą, czyli kosztami i no, tak, rentownością restauracji. No właśnie, to jest dosyć ciekawe, że tutaj jest kolaż taki różnych, różne rzeczy się dzieją, no bo żona szefa też prowadzi warsztaty rentowność restauracji, co jest dosyć bardzo ciekawą rzeczą, bo nie ma czegoś takiego generalnie tutaj w Poznaniu, ja się z czymś takim nie spotkałem. I to jest dla takich młodych restauratorów bardzo fajna opcja, bo nikt generalnie czegoś takiego ludzi nie uczy. Może po prostu chcą, żeby inne restauracje poszły na dno. A tu mamy taką opcję, że pojawia się taka alternatywa i to jest fajne, że to miejsce zrzesza bardzo dużą ilość właśnie ludzi z gastronomii. Jakby szef tam to zdradził może, kto ostatnio był tutaj z takich znanych znakomitości polskiej gastronomii? No to ostatnią kolację robiłem z Kurtem Schellerem. Oczywiście. Wcześniej był Joseph Celesto. Mm-hmm. Teraz najbliższą sobotę to będzie kolacja z Tapim Sharmą. On jest Hindusem, mieszkającym już 20 lat w Polsce. Pewnie go w telewizjach tych śniadaniowych na pewno będziecie go kojarzyć. Z naszego podwórka takiego poznańskiego, no to był już Sergiusz, Dawid Klimaniec, Patryk Dziamski. No i myślę, że na to młode studio, które jest i które funkcjonuje sobie, no cały czas myślimy, żeby się rozwijać i tak jak mówię, no nie chcemy zaprzestać na tym, że tylko będą szefowie kuchni z Polski, ale też szefowie kuchni z zagranicy. No oprócz tego warsztaty cukiernicze, coś co A uważam, to mój ulubieniec, Mariusz Górecki, pozdrawiamy serdecznie. Jest twój ulubieniec, Mariusz Górecki, młody gniewny talent. Młody mistrz czekolady, dokładnie tak. No i Krzysiu Kopciński, to są dwóch takich super cukierników, którzy prowadzą warsztaty. No i pewnie gdzieś tam to kolacja jakaś się też przewinie. Z Krzysiem już robiłem kolację słodki-słone, czyli desery od wytrawnych po słodkie i da się stworzyć menu degustacyjne, deserowe. Pytanie, czy w takich menu zawsze pomaga kobieta przy słodkich i słonych, bo one się znają dosyć mocno na tych smakach takich mocniejszych. Akurat przy tej jednej pracowały kobiety. Aha, no to wiadomo, że taka kolacja odniesie sukces. Właśnie to jest plus tego, że jak ja na przykład uważam, że kucharze dobrze gotują, że faceci dobrze gotują, to jest prawda.
Ale jest taki mit, że facet podobno gotuje lepiej niż kobieta. Mi się wydaje właśnie, że chyba kobiety mają ten taki bardziej zmysł, że potrafią to zbalansować wszystko, a my tutaj jesteśmy tacy, żebyśmy chcieli chyba jak najbardziej, żeby to było intensywne, nie? Pewnie nie każda. To myślę, że jedna i druga strona choć jest człowiekiem i tak samo ma poczucie smaku, poczucie estetyki, porządków i tak dalej, więc ja nie rozdzielam nigdy na kobiety i mężczyzn. Kucharz to jest kucharz, szef kuchni to jest szef kuchni i w tą stronę. Owszem, zgadza się, że jest mniej kobiet, ale to jest cholernie ciężki zawód, a ktoś dzieci musi rodzić. To jest fakt, tak. I ktoś musi mieć tam chociaż... I ktoś musi się tymi dziećmi zajmować. Tak, Gara 50 czy 60 sama nie tak. No nie. A chociaż są takie harpagany, które niejednego pewnie faceta w kuchni by tam jeszcze mogły trzasnąć, nie? Znam takich parę kobiet, one naprawdę podziwiam, bo często to są nawet starsze osoby od tych młodych ludzi, którzy przychodzą na kuchnię, nie? I one mają więcej siły niż jeden 20, 24, 30 latek, znaczy jestem 30 latkiem, jeszcze trochę siły mam, ale jak widzę po tych takich starszych paniach, one na przykład mają tam 48, 49, w sensie starszych ode mnie, tak? Czy tam 50, to one lepiej sobie radzą niż ci młodzi na kuchni czasami, nie? To jest w ogóle fenomen, nie? Czy szef też myśli podobnie? Znaczy ja myślę, że te starsze pokolenia są dużo bardziej wytrzymałe i zahartowane. To są takie harpagany w gastronomii, na niejednym szefie kuchni, na niejednym kucharzu sobie ząbki ostrzyły i niejednego przeżyły. Szpileczkę wbijały tak zwaną, troszeczkę. Jak spojrzysz nawet na najczęściej te starsze panie, no to w tej chwili zmywak, nie? Zmywak, no zaplecze kuchni, tak? No to te panie z jednym dniem wolnego zasuwają, a nie jeden młody po prostu stęka, tu go kosteczka boli, tu go dupeczka boli i tak dalej. Sraczka, te tematy, to już wszystko znamy, nie? Że nie może przyjść dzisiaj, bo on, nie wiem, but mu się rozwiązał, albo nie może wstać rano, bo spadł mu na głowę segment w domu, gdzie dosyć akurat ładne ma mieszkanie, ale wielu już takich było, tak, to już osobny podcast, moim zdaniem powinien być tak zwani męczennicy w gastronomii, już o tym rozmawialiśmy, tu szef nawet proponował, żeby książkę o tym napisać, ja raczej... Nie, pewnie w tej przyszłości, no, może niedalekiej powstanie. Ja mogę tutaj jakoś pomóc w konsultacji, bo też pamiętam wiele osób, ja akurat teraz świadczę usługi najemnicze, bardziej jestem najemnikiem niż szefem kuchni i kucharzem, to jest nasza tak zwana kasta takich... po prostu, jak to się mówi, ludzi na zlecenie, o, w ten sposób, że po prostu wpadamy, robimy swoje, wychodzimy, nie? Aczkolwiek, jak kto lubi, tak? Najemnicy w kuchni, też najemnicy... to dobrze brzmi. No to też można zrobić książkę właśnie o najemnikach. Paru by się poznało, pamiętam, jak pracowaliśmy kiedyś tutaj z Norbertem, to był prawdziwy najemnik, on człowiek ośmiornica, wszędzie wszystko, macki, pach, ja byłem w ogóle w szoku, ja tutaj jako małolat zaczynałem. No bo jesteśmy niedaleko restauracji Kucina, gdzie tak naprawdę się poznaliśmy. Kiedyś byliśmy tacy. No kiedyś byliśmy tacy, dosłownie. Może wstawimy gdzieś tam zdjęcie, jak będziemy teraz oglądali, no to pojawiło się wam dwa zdjęcia. Tutaj się pojawi szefa, a tutaj się pojawi moje. Jak my wyglądaliśmy, jak tutaj zaczynaliśmy. Tak, 20 kilo temu. 20 kilo temu. A to już 12 lat będzie w sumie, nie? 12... 2012, 10. 10 lat, no 10 dobra. Lat. No to liczby też to nie jest mój dobry konik. Ale pamiętam, że niesamowicie w ogóle to miejsce miało klimat na tym samym początku, nie? Bo tak, mieliśmy tu restaurację, a obok mieliśmy eventownię, nie? Dom 88, mieliśmy Meleksa, tym Meleksem zawsze Czy to były wspaniałe czasy do tego, żeby sobie powspominać? Wtedy tak. Może nie każdemu było to do śmiechu. No nie. No, ale była zajebista grupa, która wiedziała, co chce, przychodzili i mimo tego, że było ciężko, śnieg padał i tym Meleksem się zapieprzało po tym City Parku, no to było, to z tego się teraz możemy śmiać, wtedy może niekoniecznie do śmiechu było, ale jest co wspominać. No ale to człowiek musi wszystko przerobić, ale co zaowocowało też właśnie tym wszystkim, co tutaj powstało, że szef tak naprawdę ze swojego skrzydła wypuścił bardzo dużo szefów kuchni już teraz, tak? Spora ilość chłopaków, kurczę, trzęsie poznańską gastronomią i sobie fajnie radzą. I naprawdę, no ja nie znam... Może była taka... Kucina była takim obozem trochę przetrwania, ale też kuźnią talentów. To była taka gildia, mi się wydaje bardziej nazwa. To była gildia najemników. Właśnie w ten sposób bym to nazwał. No tak, a potem szef poszedł już na swoje. Otworzył restaurację Autentyk.
też pamiętamy, że restauracja też osiągnęła sukces, bo szybko dwie czapki zdobyła. W tak szybkim czasie szef zdobył serca swoich gości, którzy tutaj przyszli, i nowych gości, którzy z nimi też przyszli. I początek restauracji też był taki dosyć mocny, nie? Że w sensie wtedy pamiętam, że był taki mocny boom. Jakby wtedy jeszcze wydaje mi się, że rynek poznański nie był nasycony restauracjami i potrzebował restauracji. No tak. Trochę może innej, bardziej takiej comfort food, casual, trochę fine diningu, takiego miejsca, w którym się dobrze poczujesz, niezobowiązująco, i myślę, że autentyk powstał. Kuchnia i ludzie, ten dopisek i ludzie nie jest bez przypadku, bo przede wszystkim ludzie tworzą miejsce. No i tak. To nie by kuchnia, żebyśmy wiedzieli, że jest restauracja i można tam zjeść, ale ludzie tworzą miejsce, jakby klimat, to, że goście się będą czuli, i to są dwie strony. I my tworzyliśmy to miejsce, ale goście tworzyli to miejsce. Tak, tak. I zawsze to tak funkcjonuje. Ja miałem przyjemność pracować w tej restauracji i zawsze pamiętam, że przychodziliśmy rano i obowiązkowo była bułka, masło i moja ulubiona tyrolska. Na sam początek, później tak zwany niedziela, to był taki dzień sportowy, na niego się zawsze mówiłem, ja mówiłem, to jest dzień sportowy, szybko na tyłek i do domu. No dobrze, idąc dalej, czy szef ma jeszcze jakieś plany, jeżeli chodzi o otworzenie jakiegoś nowego punktu, czy może w innym mieście coś, czy wiemy, że szef nie jest stricte z Poznania? No wiadomo, ja też nie jestem, żeby nie było, więc jest pół na pół, ale czy szef ma jakiś pomysł na to? Bo wiem, że wielu szefów kuchni otwiera różne miejsca, na przykład Krzysztof Rabek wiem, że otworzył Odessę w Warszawie i jest cukiernikiem teraz, na przykład. Świetna w ogóle jest ta cukiernia. Widziałem zdjęcia, co prawda, myślę, że pewnego dnia się przejadę tam zobaczyć, posmakować, a szef ma jakiś jeszcze plan, żeby jakąś kolejną filię Chef's Table zrobić może w innym mieście, czy? Nie, no na tą chwilę de facto skupiliśmy się na tych dwóch miejscach. Starczy. No, starczy, aczkolwiek no, nie mówię nie, a nie mówię tak. Nie wiem co, wiesz, przyniesie przyszłość, z tego względu, że Chef's Table powstał bardzo spontanicznie, trochę pod groźbą kolejnego lockdownu, i też tak. Chcieliśmy mieć cały czas i pracować z ludźmi, więc to powstało z tego względu, że można zrobić warsztaty, można się spotkać z ludźmi, można pogadać. Bardzo otwarta formuła, to co widać. No tak. Kuchnia połączona, trochę inny rodzaj studia, inny rodzaj restauracji, bardziej taki pop-upowy. Bawiąc uczy, ucząc bawi. O, dobra sentencja. Co akurat ukradłem tą sentencję, ale... Ale co przyniesie przyszłość? Nie wiem jeszcze. Nie wiadomo. A na tą chwilę skupiamy się na tym miejscu, które dopiero co otworzyliśmy, i to musimy też tchnąć porządnie życie i trochę na tym się skupić. Czy będzie kolejny Chef's Table? Nie wiem. No dużo jest takich zapytań, czy będą takie warsztaty, czy będzie takie studio w innych miastach, więc pewnie ta potrzeba jest. Bo ciężko też by było szefa rozdwoić, nie? To już rozstroić. No podzielić się jeszcze nie podzielę. Teraz jest, nie jest prosto. No ale zobaczmy co. Nie jest to skrzywo. Nie jest krzywo. Ja tak właśnie patrzę po tym całym miejscu, mamy tutaj dużo rzeczy. Mamy, jak to ja zawsze mówię, nuklearne prochy, czyli kuchnia molekularna, tak? Tutaj mamy też noże. Noże, można... torby. Czy jest opcja też przyjść na przykład tutaj do szefa i zakupić coś z tych rzeczy, na przykład nóż, tak. Powiedzmy torbę, czy nóż, jakiś nuklearny pocisk, coś nuklearny takiego? Nuklearny pocisk też, trochę sprzętu jest. Chodzi o to, żeby to studio było taką też miejscem, zobaczyć. Że namacalnie możesz dotknąć, możesz włączyć, zobaczyć, dotknąć noża, bo niektóre rzeczy są jak noże na przykład, no wszystkich nie zobaczysz, nie wiesz, czy ci będzie do końca leżał, bo możesz kupić je w internecie. Tak? Dokładnie. A tu możesz przyjść, zobaczyć. Druga strona medalu jest taka, że możesz jeszcze pogadać i czegoś się dowiedzieć. Nie? No to jest właśnie fajne, czyli to jest takie po prostu miejsce, które jest otwarte, tak jak widać zresztą, jest otwarte, można tu wszystko robić, od warsztatów, wieczorami po kolację, po szkolenia, po sprawdzenie noży i...
No i dowiedzieć się czegoś więcej, no. Przede wszystkim poznać ciekawe osoby, taką jak no, jestem ja. Wiadomo. Tutaj pytanie jeszcze od naszych słuchaczy dostałem. Czy szef też otwiera się na młode pokolenia tutaj w tym miejscu? Że w sensie szef będzie gotował z jakimiś młodymi ludźmi, którzy gdzieś tam w przyszłości prawdopodobnie będą mieli szansę, żeby wypłynąć, nie? Nie mówię tu oczywiście o sobie, bo ja jestem najemnikiem, nie? Wiadomo. Chyba, że szef potrzebuje jakieś warsztaty ze szkolenia najemniczego. To nie ma problemu. To jest wakacje, nie? Tak. Generalnie plan jest też taki, żeby sfokusować się trochę na młode osoby szkoły i zrobić gdzieś tam już początki rozmów mamy i zaproszenie też jednej ze szkół do tego, żeby przyszli i zobaczyli jak to trochę wygląda. Inna strona gotowania, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że na wakacje, na razie to jest w planach i w powijakach, ale chcemy zrobić kurs właśnie dla takich osób, które chcą podjąć decyzję, chciałbym iść do szkoły gastronomicznej, albo złożyły już papiery i dostały się do tej szkoły gastronomicznej i żeby nie poszli totalnie zieloni. Ja mi się wydaje... I taki tygodniowy kurs, gdzie mogą liznąć sobie wszystkich tematów, które przez te 3 lata będą robili w ten tydzień. Owszem, wszystkiego nie przerobimy, ale dziennie po 8 godzin jesteśmy w stanie przerobić temat sosów, temat ryb, temat mięsa i tego, co może ich spotkać, bo niestety te programy podstawy edukacyjne są dalekie od rzeczywistości. Znaczy ja myślę, bo już tak się wyrywałem, bo zaraz sobie pewnie zapomnę, ale ja myślę, że warto jest na samym początku tym ludziom przekazać, że praca na kuchni to nie jest tylko ta ładna strona, że się gotuje, że się fajnie rozmawia, że sobie żartujemy, tylko to jest ta strona, w której też trzeba być wytrzymałym. Mi się wydaje, że na samym początku na takich warsztatach to najpierw trzeba ich wrzucić na głęboką wodę, wziąć paru najemników właśnie, którzy by ich przetargali i wtedy oni będą wiedzieli, czy chcą inwestować w gastronomię, czy chcą pójść dalej. Znaczy nie moim zdaniem mamy teraz spotkanie, takie zderzenie, że po prostu dużo ludzi jest z przypadku, jeżeli chodzi o kuchnię, nie? No nie ma nic gorszego, jak po roku czasu, po dwóch stwierdza, że to chyba nie jest dla mnie. Tak. Najgorzej jest, kończysz szkołę i twierdzisz, że jednak to nie jest dla ciebie i 3 lata, czy 4 czy 5 lat straciłeś, nie? Straciłeś ty, ale przede wszystkim osoby, które wkładały w ciebie swoją energię i pracę. To jest najgorsze, co może być. Ja nigdy nie mówię, że to jest prosty zawód, ale dający zajebiście dużo satysfakcji. Tak, satysfakcja jest... Takiej, że codziennie kończysz zmianę i możesz powiedzieć, kurde, serwis się udał. Było fajnych, dużo opinii od gości. Miałem okazję porozmawiać z fajnymi ludźmi, poznać ich. Dostałem pochwały za to danie, za ten sos, za cokolwiek. Dużo takich rzeczy, które codziennie motywują do tego, że wstajesz, mimo tego, że jesteś styrany po całym dniu, wstajesz rano i znowu idziesz i znowu robisz dobrą robotę. No tak. O ile jesteś na tyle zdeterminowany i jesteś fachowcem, robisz zawsze swoje 110%. No ja myślę, że determinacja to jest dosyć ważny element, jeżeli chodzi o gastronomię. No i pasja przede wszystkim, no bo ona rekompensuje to właśnie wszystkie te takie momenty cięższe, ale na samym końcu gdzieś tam człowiek czuje tą satysfakcję, że tak jak szef mówił, że udało się, że dzisiaj był super dzień, że przede wszystkim goście są zadowoleni. To właśnie jest takie pojęcie najemnika, że powiem z mojej strony, że na mnie się najpierw liczą goście, że są zadowoleni, a później kasujemy i idziemy do domu. Także więc idąc dalej, już powoli gdzieś tam będziemy kończyli. Co szef poczuł, jak dostał tak ważne wyróżnienie, co dostał, pamiętam, że dostał Bryś to wyróżnienie i dostał, kurczę, szef jutra. I się nawet przygotowałem. Bryś i dostał jeszcze kamastra, tak? Andrzej. Może, że tak, na pewno. Jeżeli się pomyliłem, to niech w komentarzu ktoś po prostu mnie poprawi, ja przepraszam. No, na pewno byli nagrodzeni, ale tak, czy kategoria szef jutra? Wiem, że na pewno był Bryś, to na 100%, bo zapamiętałem go. Może być jeszcze szef roku, tak? Tak. Ta kategoria. Więc, to inaczej, co poczuł szef, jak dostał tą nagrodę w tej pięknej hali? Jakie to było uczucie? Ogromne wyróżnienie, to na pewno jakiś sukces, docenienie mojej pracy, tak? Uważam, że
to było mega, mega duże wyróżnienie i przygotowanie kolacji jednego dania na 500 osób, największych krytyków, czyli całej gastronomii, hejterów. Największych hejterów. I czuć to na plecach. Tak. Ale nie spotkałem się po kolacji z jakimś takim feedbackiem, aha, twoja ryba była do dupy, nie? Co on takiego wymyślił i pokazał, że dostał tą nagrodę. Akurat myślę, że takiej, przynajmniej ja, nie słyszałem gdzieś tam nawet pokątnie, że ktoś mnie zjechał i tak dalej, ale no to jest taka nagroda, która widzisz wtedy sens swojej pracy i widzisz cel dalszy, tak? Że osiągnąłeś już coś, to wyznaczasz sobie kolejny cel. No, tak. No i tak nie powstał autentyk. A w tej chwili studio i to są takie kolejne cele, które sobie drabinką funkcjonują i krok po kroku stara się je realizować. No jest to takie, wiesz, wyróżnienie, które na co dzień pokazuje tobie, że musisz cały czas być tym jeden krok do przodu, albo być na równi też z innymi, cały czas się kształcić, cały czas budować swój zespół. No mega, mega wyróżnienie. Myślę, że pandemia dużo rzeczy poblokowała i teraz myślę, że w Polsce potrzebujemy takich i przewodników, i takich eventów, i takich nagród po to, żeby tą polską gastronomię cały czas na świeczniku światowym wyróżniać i stawiać. No bo w momencie, kiedy my będziemy na ustach na świecie, to będziemy coraz mocniejsi, ta nasza gastronomia będzie jeszcze silniejsza, bo uważam, że w Polsce jest parę restauracji już tych, które powinny mieć gwiazdki, przynajmniej dwie. Jedną to jest więcej restauracji, na tą chwilę mamy tylko jedną restaurację. Pandemia, lockdown. Dziękuję, szef, że szef powiedział, że moja restauracja ten zasługuje na gwiazdkę. Kurde, w końcu mnie pochwalił. Nie, ja bym chciał dostać nagrodę Złotego Pierożka na przykład, jakby takie przyznawali. Ale tutaj się zgodzę właśnie, bo brakuje nam tego, żebyśmy my lokalnie się wspierali, jeżeli chodzi o te nagrody, o te wszystkie rzeczy. Ja bym ci dał nagrodę Złotego Kurczaczka. Nie, Kurczaczka. Tym bardziej, że my na Michelina nie mamy co liczyć też za bardzo, no bo dwie restauracje, które, no teraz w sumie jedna restauracja, w sumie, nie, były trzy. Teraz mamy jedną w sumie tak naprawdę prawnie, która ma gwiazdkę Michelina w Krakowie. No a dwie restauracje, Amaro już nie istnieje, Sensys nie istnieje, ale Camastra otworzył nową. Więc to jest pytanie, czy ta gwiazdka od razu mu przysługuje, bo to też jest ciekawe. Nie. Czyli nie, czy on musi walczyć dalej, po prostu starać się... No restauracja musi dostać, no, on jest gwiazdkowym szefem kuchni. Ale punkty swoje ma na przykład, te, które zdobył. No jest dla mnie szefem cały czas gwiazdkowym i tak jest postrzegane to, że restauracja nie kurde, ma... Muszę się nauczyć nie przerywać. Myślę, że to jest kwestia czasu. No cała ta machina na nowo musi ruszyć, tak? No, to co było teraz przez dwa lata wyjęło wszystkich na całym świecie, nie? Więc teraz ta machina znowu zaczyna prosperować, działać, ludzie zaczynają chodzić. No niestety, wojna wybuchła i znowu każdy się za portfele teraz łapie. Tak. No to jest prawda, jest strasznie, jeżeli chodzi o to i nie wiem, jak była pandemia, to jakieś szef wyciągnął z tego, powiedzmy, swoje wnioski, jakieś obserwacje, jak zmieniła się ta cała gastronomia, jak się ludzie zmienili, jak się podeszli. No wyciągnąłem. Jak nie pieprznie coś w Polsce, to będzie źle, bo w tej chwili rynek pracy jest bardzo ciężki. Ludzie przychodzą z wymaganiami kosmicznymi, finansowymi, a niestety umiejętności są nadal na poziomie bardzo niskim i teksty, sorry, ale ja się szybko uczę, no to już nie do mnie. Nie? No to nie jest McDonald's, nie? No, że ja się szybko uczę. No ja bym chciał za tą naukę nie płacić, jak się szybko uczy. No tak, no bo trochę kiedyś było inne też podejście, że ludzie bardziej chcieli tej wiedzy niż pieniędzy, a teraz ktoś ci przychodzi i rzuca ci taką kwotą, którą kwotę ma... Nie wiem, czy ktoś ma w ogóle wyobraźnię, jak biznes się powinien spinać, bo jeśli ktoś rzuca x złotych i bierze sobie ją z powietrza, bo ktoś dał komuś i usłyszał, to tak się napędza te stawki, tak? Tylko że później, jak rozmawiasz z kolesiem, jak obrabia polędwicę,
I co on z nią będzie robił, że ubijają ręką i tak dalej i chce 35 zł, no to to już liczysz, że tak, spieprzył ci mięso, gość jest niezadowolony i jeszcze musisz mu zapłacić. To jest trzy razy nie. Kolega opowiadał, zadzwonił z CV i koleś mówi, jak mi pan nie proponuje więcej niż 30 zł, to ja się nawet z domu nie ruszę. No to, no to o czym my rozmawiamy? To są już tak, tak bezczelne. Tak. To nie chodzi o to, że my chcemy się jako restauratorzy dorobić na kimś, tylko rzetelnie dać miejsce pracy i rzetelnie też funkcjonować. Bo w tej chwili przy takich stawkach to i cenach produktów, to te ceny w restauracjach będą tak zniechęcające, że ludzie. To już nie będzie momentu na wychodzenie do restauracji, tak. Tylko będzie to bardzo okazjonalne wychodzenie do restauracji. A my przez tyle lat walczyliśmy o to, żeby to było codzienne wychodzenie tak, do restauracji, żeby ta kultura wychodzenia do restauracji była czymś normalnym. Tak. A nie znowu bardzo krótkie myślenie. Teraz byłem w Trójmieście i słyszałem, że już nawet niektóre klasy kucharzy polikwidowali, czy tam nawet kelnerskie klasy, z tego względu, że nie ma zainteresowania. No. To zostaną tylko takie dinozaury jak my. Tak. Znaczy ja, ty to jeszcze taki pisklak jesteś. No gdzie, to ja już też stary dziad jestem. Nie? Ale no, nie wiem, kto będzie pracował. Nie wiem, ile tych restauracji będzie. Albo będzie byle jakość. Po prostu wszędzie będzie byle jakość. Bo mam wrażenie, że dużo miejsc otwiera się takich na byle jak, aby po prostu coś dać. Tak, że jakoś funkcjonują, a potem zanikają, nie? Dużo też to poszło właśnie w tą stronę, że to się zrobiło takie, że wszyscy teraz, a bo to fajnie, fajnie, że to jedzenie jest takie niby jakiś pop art, jakieś tam inne rzeczy. Ja nie wiem, że to jest złe, ale w jakimś fajnym wykonaniu, że gdzieś jest ta elegancja, a nie przy jakiejś tam przy śmietniku stoliki stawiają czy coś innego, a ludzie do tego lgną, nie? No i tego fenomenu nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem też po prostu, nie? Ja jak byłem na przykład w Paryżu, co mi się na przykład bardzo podobało, była pewna godzina i ludzie wychodzili na lunch, szli, pili wino, rozmawiali razem, spotykali się, to był czwartek, z reguły piątek, sobota. W niedzielę to oni już odpoczywali raczej, no bo do pracy szli, ale zawsze gdzieś te dni były takie, że te restauracje dzięki temu funkcjonowały, nie? Że można było z jakąś kulturą, byłeś w stanie coś zaplanować. W tej chwili są takie dni i tydzień do tygodnia nie jest równy. Owszem, te dni weekendowe są fajne, ale w tygodniu, nie wiem, wtorek, środa będzie się różnił od tego wtorku, środy, która była tydzień temu, tak? I nie wiesz, jak będzie kolejny wtorek, środa. Kiedyś jeszcze żyłeś rytmem w Poznaniu targów. Tak, i widziałeś, tak. Jak te targi są i wiedziałeś, że będzie większe lub mniejsze obłożenie restauracji, tak? Czy hoteli, czy czegokolwiek. W tej chwili te targi też są już puste, nie są przewidywalne. Pewnie są jakieś miejsca, gdzie tych ludzi jest, tak? Przede wszystkim wiedziałeś po znikającej spółki mącu kukurydzianej, którą kucharze wykorzystywali, że targi ziemnia się zaczynają. Ziemniaczaną. Kukurydziana to nie wiem. Kukurydziana to mogło być troszeczkę szorstko. Szorstko to by było, jakby mnie, wiesz, bym podmienił na cukier puder. To już w ogóle by byłoby fajne. To już byłyby zaciereczki. O, już człowiek zapomniał o tej mące, bo taki jest żwawy. To. Tak na koniec może jeszcze bym chciał spytać szefa, jakie są najlepsze może dwie restauracje w Poznaniu? Nie mówię trzy, bo wiadomo, trzecia jaka jest najlepsza, ale jakie restauracje zasługują na wyróżnienie? Może jakieś takie, nie wiem, Michelina, może Michelina? Ciężko jest to powiedzieć, bo na mnie na przykład jest jedna restauracja taka typowo, która tak dąży. Ale nie chcesz tam powiedzieć, ja wymagam, żeby nie, no ja na przykład uważam, że Muga jest restauracją, która zasługuje na tą gwiazdkę, tak? Typowo, tak? No bo oni idą też w tą stronę, nie? Resztę restauracji jakoś też tak do końca nie kojarzę, bo tu się ciągle szefowie zmieniają i tak naprawdę raz ja, tak, ja, dyp- ja dyplomatycznie powiem, nie będę faworyzował jakiejś restauracji, bo może się koledzy jeszcze obrażą. Myślę, że jakieś dymy będą na koniec chociaż. Będzie jeszcze dym po podcaście czy cokolwiek. Jest na pewno kilka restauracji w Poznaniu, które zasługują na to, albo szefowie kuchni, może nie tyle te restauracje, co na pewno szefowie kuchni zasługują na to i to nie są dwie, trzy. Myślę, że jest kilku szefów kuchni, tak. Którzy i młodych szefów kuchni i tych już, którzy prowadzą swoje restauracje kilka lat. Uważam, że powinniśmy być zauważeni na świecie, powinniśmy być w tym przewodniku. Poznań jest miejscem, gdzie najwięcej szefów kuchni, będąc na konkursach, wygrywa. To więc to też o czymś świadczy. Czemu Poznań nie jest zastrzeżony?
No to są już różne polityczne. Tak, to już lepiej o tych tematach. Tematy. Chyba żebyśmy Pulitra tu postawili, to wtedy możemy pogadać. Przede wszystkim jeszcze, wiesz, no te destynacje gości zagranicznych, tak? Mhm. No to przede wszystkim też jest wyznacznikiem do tego, no. No tak. Coś się chciałem jeszcze spytać, ale nie pamiętam. Jak zwykle na koniec mówię, że chciałem się o coś spytać, ale nie pamiętam. Bo tak w sumie słuchałem szefa, szef jest taki spokojny, ja jestem chaotyczny, zawsze taki i biegam i miałem się spytać o coś ważnego, no ale w sumie najwyżej zrobimy jakiś jeszcze kolejny podcast, gdzie się zapytam. No już o tyle rzeczy mnie wypytałeś, więc... No nie, ale miałem coś fajnego takiego, kurczę, do spytania, jak nie nawet, coś takiego kreatywnego, kurczę, naprawdę, ja się starałem, no ale pamięć już nie ta. No. Bo możesz zajrzeć do telefonu i sprawdzić, co sobie zapisałeś. No właśnie w telefonie nie mam nic, no bo ja z głowy wszystko jadę, więc od razu mówię, że nie uda mi się zrobić ze wszystkimi tutaj w Poznaniu szefami kuchni tego podcastu. Wybieram, rozmawiam z ludźmi, z którymi jest mi, w sensie, nie zaraz będzie, że ten... blisko, my tak, jesteśmy blisko. A my jesteśmy... Jakby nie było, to prawie tak, jak syn jesteś. Tak, dokładnie, bo tak w sumie szef nam nie mówił od początku, że synu, ja mówiłem ojcze, mój ojciec w gastronomii, więc jeszcze z paroma ciekawymi osobami zrobię. Jeżeli z kimś się zrobię, to proszę panowie się nie obrażajcie na mnie, ja wiem jak to jest czasami, że... O, ja was wszystkich myślę, ja was wszystkich kocham, pozdrawiam wszystkich szefów kuchni w Poznaniu. No ja myślę, że powinieneś zaprosić jeszcze paru i wszyscy powinniśmy usiąść. Albo wszystkich, nie? To musielibyśmy dokupić trochę mikrofonów, nie? Ale wtedy flaszka musiałaby na stole stać, to by było ciekawe. To by nikt się nie dogadał już wtedy. Także więc ja z całym sercem jestem za naszą poznańską gastronomią. Uważam, że faktycznie zasługujemy na jakieś nagrody, zasługujemy na to, żeby o nas mówić, zasługujemy na to, żeby nas wyróżniać, zasługujemy na to, żebyśmy fajnie też żyli. To jak modlitwa brzmiało. Zasługujemy. Zasługujemy. No tak, zasługujemy. To w tym kraju tak trzeba, szef. To prezes jest tylko jeden. Dokładnie. No, więc, tu w City Parku. A tu w City Parku. Tym mimo to akcentem najwspanialszym, jaki mógł być. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. A poza tym nowa latorość jest prezesa City tak? Parku, więc gratulujemy. No kurczę, ja muszę. Jesteś trochę w tyle. No ja jestem, odkąd wyszedłem poza bramy tutaj tego magicznego miejsca, to jestem bardzo w tyle, ale myślę, że niedługo się może zobaczymy jeszcze. Na wszystkiego, pewno. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy Chef's Table, Hook Studio. Piszcie ciekawe komentarze, piszcie, kogo powinniśmy zaprosić jeszcze z szefów kuchni z Poznania. Albo dajcie jakieś tematy. No, to wtedy my z szefem zrobimy podcast osobny, jakiś fajny, może gastronomiczny, albo pogotujemy trochę. Właśnie, i pogadamy. Mam propozycję ciekawą dla szefa, bo ostatnio naglądałem się fajnych programów takich za granicą. Jest taki gruby raper, no zgadzałoby się też trochę. On się nazywa Action Bronson i on prowadzi takie... wyjeżdża za granicę i tam jeździ po prostu i gotuje z ludźmi. I tam Somelier go wprowadził, taki jeden, który zna te wszystkie restauracje i oni chodzili tam sobie razem. Tam rozmawiali, popijali sobie winko, gotowali. Więc może taki format też byśmy spróbowali zrobić, kurczę. Znaczy ja będę gotował, a ty będziesz sobie próbował, gadał, machał tymi rączkami. Palił sobie papieroski. No i tyle, dobra. Gdzie? Na kuchni? Nie, no tam, na zewnątrz. No. Dziękuję jeszcze raz, szefu. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. I zobaczymy się w następnych podcastach. Dajcie znać w komentarzach, kogo byście chcieli zobaczyć jeszcze z gastronomii. Albo może nie z gastronomii, albo może jakiegoś tajemnika. Dziękujemy. Na razie, cześć.